Żeby ludzie dwa kroki do tyłu zrobili, to będzie to lepiej widoczne wszystko. Za chwilę zaczynamy dzisiejszą manifestację. Proszę Państwa o dwa kroki do tyłu, bo jest tutaj zatłoczone z przodu. W tym brązowym płaszczu. Jeszcze dwa kroki proszę, na tyłu. Jeszcze proszę do tyłu. I powiedzcie, jak będzie wyglądał przebieg dokładnie. Zaraz wszystko będzie powiedziane. Nie,
kolego napisał pan. Tylko go nie dalej, bo spalkany jest. Ale w komparacji jak ja to mówię. Szanowni Państwo, oficjalnie rozpoczynam dzisiejsze zgromadzenie. Dziękuję wszystkim, że tak licznie się zgromadziliśmy pomimo bardzo nieprzychylnej pogody. Problem, który nas wszystkich tutaj sprowadził, jest bardzo donośny i ma wpływ na przyszłość nie tylko Polski, ale całej Europy. Pomimo, że oficjalny polski rząd zdecydował o tym, aby ugiąć się przed dyktatem Niemiec, aby przymusowo ściągnąć do Polski określone kwoty imigrantów, my spotykamy się tutaj, aby stanowczo i jasno powiedzieć nie. To my jesteśmy głosem narodu polskiego, jesteśmy głosem ulicy. Podobne manifestacje odbywają się dzisiaj w całej Polsce, we wszystkich miastach wojewódzkich, a także w wielu mniejszych ośrodkach. Mam nadzieję, że rząd przynajmniej zastanowi się, widząc taką masę ludzi na ulicach pomimo różnej pogody i przemyśli jeszcze raz swoją decyzję. Mamy także nadzieję, że będzie miało to wpływ na przyszły rząd. Wiemy, że mamy okres kampanijny, więc spodziewamy się, że dzięki takim zgromadzeniom w całym kraju będziemy mogli wywrzeć presję, aby jeszcze nie ten rząd, to kolejny podjął stosowne decyzje, aby cofnąć ustalenia brukselskie. Przypominam, że podczas zgromadzenia obowiązuje zakaz używania pirotechniki. W związku z dzisiejszą pogodą jesteśmy także nieco zmuszeni zmienić przebieg dzisiejszej manifestacji. Niestety nie będzie przemarszu. Cała manifestacja rozpoczyna się tutaj na Placu Litewskim i kończy się także tutaj na Placu Litewskim. Po przemówieniach odsztuwamy hymn i rozejdziemy się do domów. Na pewno gwarantujemy ze strony Młodzieży Wszechpolskiej, że podobna manifestacja odbędzie się w najbliższym czasie jeszcze raz i wtedy wierzymy w to, że będzie miała ona przebieg taki, jaki był zaplanowany pierwotnie. Teraz o zabranie głosu proszę kolegę Bartka Maksymowicza z Młodzieży Wszechpolskiej z Białopodlaskiej. Drodzy Państwo, koleżanki i koledzy, przyszło mi dzisiaj w zaszczycie reprezentować Podlasie, czyli północ naszego województwa. To Podlasie, na którym stopa bezrobocia to niemal 14%, gdzie nie ma perspektyw na nowe miejsca pracy, gdzie Straż Graniczna w Terespolu codziennie zmaga się z napływem imigrantów. To Podlasie, na którym rozlokowane są 4 ośrodki dla uchodźców i to Podlasie, które wraz z Lubelszczyzną może stać się elementem korytarza imigranckiego prowadzącego z Węgier do państw Europy Zachodniej. Czy ktoś z rządzących zastanowił się, czy to Podlasie i ta Lubelszczyzna jest w stanie przyjąć imigrantów ekonomicznych? Słyszy się głosy, że ci imigranci znajdą zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. Ale czy nie wydarzy się to przypadkiem kosztem polskiego robotnika? Ja jestem przekonany, że nie stać nas na przyjmowanie imigrantów ekonomicznych i nie stać nas również na przyjmowanie ich ze względu na stan naszego społeczeństwa. Pękają wszystkie więzi społeczne, zatraciliśmy nasz solidaryzm narodowy, wypieramy się naszej tożsamości i naszej tradycji. W tej sytuacji starcie z prawdziwymi fanatykami może się dla nas okazać zgubne. A do tego starcia dojdzie, bo nasi rządzący już o to zadbali. Niedługo kolejni imigranci będą napływać do naszego kraju w jeszcze większej liczbie i nie ukrywając z krajów arabskich. Jeżeli chcemy się temu przeciwstawić, musimy odrzucić naszą bierność i zacząć realnie działać, kreować dobre wzorce, narzucać tą debatę publicznej. Możemy to zrobić tylko działając w zorganizowanych i w hierarchicznych strukturach, w organizacjach społecznych takich jak właśnie Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Sokół czy Związek Żołnierzy NSZ-u. Namawiam do przyłączenia się do tych organizacji i szerszego działania, bo nie zrobimy żadnej realnej zmiany zza ekranów naszych komputerów. Do tego potrzebne jest realne działanie.
jesteśmy winni naszym przodkom i przyszłym pokoleniom, aby to starcie kulturowe wygrać przez wzgląd na nich i na przyszłe pokolenia. Dla idei Wielkiej Polski i Europy. Co? Powtarzamy dwa razy! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Witam Państwa na dzisiejszej manifestacji zorganizowanej z powodu tego, że nasz, to w sumie nie nasz, ale rząd obecny naszego kraju chce tutaj nam ściągnąć na naszą ziemię setki, tysiące imigrantów. Mówię o kilku tysiącach, ale ja spodziewam się, że ta prawdziwa liczba jest ukrywana przed nami i to będą nie tysiące, tylko to będą dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy imigrantów, a widzimy, jacy to są imigranci. To są głównie młodzi mężczyźni, którzy uciekają, tak mówią, że uciekają przed wojną, a tak naprawdę chcą tylko i wyłącznie wygodnie żyć na socjalu, który my mamy im zapewnić. Dziękuję wszystkim, że tak licznie przybyli mimo niesprzyjającej pogody na naszą manifestację. I tak jak kolega wcześniej Karol mówił, będziemy organizowali częściej takie wydarzenia, bo jako społeczeństwo wyrażamy swój protest do tego, żeby nie ściągano tutaj imigrantów. I tak jak skandowaliśmy wcześniej w imieniu repatriantów, gdzie problem, zwłaszcza w Mariupolu, jest szczególny, tam Polacy proszą, że nawet będą chcieli sprzątać ulicę, żeby tylko z tej strefy wojny zagrać. Mam nadzieję, że kiedyś my narodowcy dojdziemy do władzy i takie problemy z repatriantami nie będą żadnym dla nas problemem. I nie dajmy też sobie mówić to, że pani Kopacz będzie ich do domu! Udzielanie się emigrantów od innych kultur jest czymś niedemokratycznym. Wszyscy na pewno wiemy, że istnieje takie państwo, największa demokracja obecnie tak długo jak Stany Zjednoczone. Proszę sobie zobaczyć na Google Map, myślę, że większość z Was obserwuje, jak wygląda granica z Meksyką. Tam są podwójne zasieki pola minowe, także tam odgradzają się i mówią, że to jest normalna rzecz, naturalna. Boją się po prostu tego napływu fali uchodźców, imigrantów, którzy tylko i wyłącznie chcą żyć wygodnie. Nie chcą niczego budować, ale żyć wygodnie. Także nie przyjmujmy się tym, co mówią. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda granica Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Tam jest
bardzo rozbudowane zasieki i jakoś to nikogo nie dziwi. Natomiast u nas, jeżeli próbujemy coś robić w tym względzie, zaraz oskarżają, że jesteśmy faszystami, nazistami, obręgi wszelkie lecą. Widzimy, jak przywódca Węgrów bardzo dobrze się odgradza. Miejmy nadzieję, że jak nie będziemy rządzić, takie coś będzie naturalne i nie dajmy sobie mówić, że to jest coś nienaprawnego, niemożliwego. To jest nasze bezpieczeństwo. Także jeszcze raz dziękuję za przybycie i czołem wielkie Polsce! Czołem wielkie Polsce! Repatrianta! Zamiast imigranta! Repatrianta! Zamiast imigranta! Repatrianta! Zamiast imigranta! Repatrianta! Zamiast imigranta! Nie i Śląska! Nie czerwona! Tylko Polska narodowa! 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 Nie ojczyzne! Obronimy! Imigrantów nie wpuścimy! My ojczyznę obronimy! Imigrantów nie wpuścimy! My ojczyznę obronimy! Imigrantów nie wpuścimy! My ojczyznę przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy! Każdy Arab niech pamięta, dla nas Polska to rzecz święta! Każdy Arab niech pamięta, dla nas Polska to rzecz święta! Każdy Arab niech pamięta, dla nas Polska to rzecz święta! Wojny przywołuje imigrantów, nie przyjmuje! Zachód wojny wywołuje, imigrantów nie przyjmuje. Zachód wojny wywołuje, imigrantów nie przyjmuje. Zachód wojny wywołuje, imigrantów nie przyjmuje. Szanowni Państwo, wiem, że wśród nas jest wielu reprezentantów różnych organizacji, różnych społeczności całego województwa. Serdecznie Wam dziękuję za przybycie. Nie będę wymieniał każdego z osobna, nie chciałbym kogoś pominąć, kogoś urazić. Teraz o zabranie głosu proszę kolegę Bartosza Malewskiego z Młodzieży Wszechpolskiej. Czołem koleżanki i koledzy, czołem Polacy! Czołem! Jako Młodzież Wszechpolska takie protesty jak ten dziś organizowaliśmy w całym kraju, również w Lublinie już w maju. Było nas wtedy mniej więcej 200 osób. Dziś, pomimo fatalnej pogody, jest nas 2 albo 3 razy więcej. To jest naprawdę budujące. Dziękuję Wam. Dlaczego dzisiaj tu jesteśmy? Jesteśmy tutaj dlatego, bo nasza minister spraw wewnętrznych, Teresa Piotrowska, kilka dni temu w Brukseli wynegocjowała dla nas wszystkich sukces. To jest sukces, bo Polska nie przyjmie zapowiadanych 12 tysięcy, ale 7 tysięcy. Tak mówi rząd. Jaki rząd, takie sukcesy. Walić ten rząd w dupę. Ale czy to będzie tylko 7 tysięcy, to będzie 10 razy tyle. Nie wiem, czy wiecie, ale prawo unijne gwarantuje sprowadzanie rodziny. To są rodziny, jeżeli mówimy o rodzinach z Azji mniejszej, z Afryki, to są rodziny wielodzietne. Będzie ich 10 razy więcej.
przynajmniej 10 razy więcej. A jakby tego było mało, kilka dni temu również Sejmowa Komisja do Spraw Finansów Publicznych zabrała ponad 1 000 000 zł, które miały być przeznaczone na repatriantów, na Polaków dla Polaków na wschodzie, i zdecydowano te pieniądze przeznaczyć na imigrantów. Polski rząd nie jest w stanie sprowadzić 200 Polaków z Mariupola, którzy proszą, mówią, że mogą sprzątać tutaj ulicę, byleby mogli tutaj zamieszkać. Polski rząd woli sprowadzać tutaj obcą tkankę kulturową, która jest dla nas zagrożeniem. I mówił o tym już dyktator libijski, Muammar Kaddafi, były dyktator libijski, że islam zakróluje w Europie, że stanie się to bez użycia żadnego karabinu, że muzułmanie zaleją Europę i w sposób pokojowy zajmą tą Europę, przejmą Europę. I to się na naszych oczach właśnie dzieje. Państwo islamskie w lutym 2015 roku odgrażało się, że wyśle do Polski 500-tysięczną armię. I wśród tych imigrantów są terroryści. O tym mówią agencje wywiadu, zachodnie agencje wywiadu. Ci ludzie są ujmowani już w tym momencie. Tak więc to się dzieje. I tak jak już zostało to powiedziane, to jest dopiero początek, ten protest dzisiaj. Protest na pewno powtórzymy i w wielu miastach będą się odbywać kolejne. Dzisiaj również się odbywają. Nie pozwolimy sprowadzać tutaj ludzi, którzy nie asymilują się i stanowią dla nas zagrożenie. Czołem Wielkiej Polsce! My nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów! 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 My Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw imigrantom! Polacy przeciw! Repatrianta zamiast imigranta! Repatrianta zamiast imigranta! Repatrianta zamiast imigranta! Repatrianta zamiast imigranta! Imigrantów tu nie chcemy! Repatriantom pomożemy! Imigrantów tu nie chcemy! Repatriantom pomożemy! Imigrantów tu nie chcemy! Repatriantom pomożemy! Nie są wiacy, też Polacy! 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 Nie islamska, nie laicka, tylko polska! Katolicka! Nie islamska, nie laicka, tylko polska, katolicka! Nie islamska, nie laicka, tylko polska, katolicka! Mogę na chwileczkę, jestem babcią! Proponuję udać się niedaleko kościoła świętego Ducha, gdzie dziś obraz upamiętniający zwycięstwo króla Jana Sobieskiego nad nawałą też zagrażającą Europę. Brawo! Dobro! Taki pomysł to przewariat, by wprowadzić polsce szariat!
Kresów jaką tak! Imigrantom nie! 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 To co Niemcy! To co Francja! Tak się kończy! Tolerancja! Płaczą Niemcy! Płacze Francja! Tak się kończy! Tolerancja! Płaczą Niemcy! Płacze Francja! Tak się kończy! Tolerancja! Każdy Arab niech pamięta! Dla nas Polska to rzecz święta! Każdy Arab niech pamięta! Dla nas Polska to rzecz święta! Każdy Arab niech pamięta! Dla nas Polska to rzecz święta! Wcześniej skandowaliśmy, że wojny są wywoływane przez Zachód. Tak, to prawda. Całe zamieszanie na Bliskim Wschodzie jest wywoływane przez błędną politykę Stanów Zjednoczonych. Dlaczego oni teraz nie wezmą odpowiedzialności i nie przyjmą imigrantów do siebie? Dlaczego my mamy ponosić odpowiedzialność za cudze błędy? To państwa Europy Zachodniej miały kolonie w Afryce Północnej i w Azji. My nie mieliśmy żadnych kolonii, to my byliśmy kolonią rosyjską. Dlaczego my mamy odpowiadać za błędy innych państw? Skoro oni prowadzili taką politykę, niech teraz przyjmują imigrantów do siebie i niech nie narzucają nam swojego zdania. Niedawno pan Martin Schulz z Parlamentu Europejskiego z pochodzenia Niemiec mówił o Solidarności Europejskiej i mówił o tym, że niektóre państwa zmusimy siłą do przyjmowania imigrantów. O jakiej Solidarności pan Martin Schulz mówi? Być może ma wciąż z tyłu głowy Solidarność Europejską pod niemieckim butem. My to znamy zbyt dobrze i na pewno się na coś takiego nie zgodzimy. Dlatego dziękuję jeszcze raz wszystkim, że się tutaj zgromadziliśmy. Teraz proszę o zabranie głosu kolegę Damiana Kitę z ONR Zamość. Prawie 350 lat temu cywilizacja łacińska stanęła przed widmem zniszczenia, zniewolenia, gwałtów i mordów, jakich naszą piękną, białą Europę utopić chciały ludy z kręgu islamu. Wówczas zadufany w sobie jak zwykle Zachód nie wołał o nas za ścianek, ale błagali nas o pomoc. I my tej pomocy udzieliliśmy ogniem i mieczem, kopią husarską. Jasno powiedzieliśmy, co myślimy o imigrantach. Teraz jakaś gazetka nazywa nas nazistami. Nas tu zgromadzonych, ludzi, którym odbiera się prawo do decydowania o własnym domu, jakim jest Polska. Nazizm, moi drodzy, to my mamy, ale w wydaniu obecnej władzy. Parę tygodni temu na Podkarpaciu, w Pruchniku, rodzicom z powodu biedy zostało odebrane 8 dzieci i podzielone między 2 domy dziecka i rodzinę zastępczą. Pewnie są teraz szczęśliwi. Ale nielegalnie przebywająca rodzina arabska w Polsce dostanie 12 tysięcy złotych socjalu. To jest nazizm! Brawo! 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 My Polacy, ludzie, którzy nie myślimy wyłącznie o sobie, ale także o innych, o całym narodzie. Ludzie, którzy mamy jakieś ambicje, chcemy założyć rodzinę, wychować swoje dzieci. My jesteśmy zmuszani do tego, by emigrować na Zachód, by tyrać w truskawkach. Ale obcy nam kulturowo margines społeczny będzie się wylegiwał za pieniądze polskiego podatnika. To jest nazizm! Brawo! I media, ta goebbelsowska propaganda plująca na Polaków. Te media na co dzień pokazują wzruszające obrazy biednych dzieci, kobiet, starców. Ale czy to kobiety, dzieci i starcy gwałcą zbiorowo na zachodzie i na południu Europy? Ostatnio była taka sytuacja, gdzie podobno te dzieci, staruszki i kobiety wytargały za włosy staruszkę na ulicę, chcąc ukraść jej samochód. Czy to zrobiły dzieci, kobiety? Nie! Ostatnio
Była też taka sytuacja, wystawiając własne dzieci za burtę Łodzi. Próbowali zmusić szantażem do uległości władze wielomilionowego państwa, jakim są Włochy. I to państwo im uległo. Oni są ponad prawem. Pozwala im się gwałcić, mordować, rabować, nielegalnie przekraczać granice, brać kilkuletnich zakładników i usiłować zabójstwo. A Europa chce im jeszcze wcisnąć za to pieniądze. Hańba! 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 Przestrzegam was, nie nazywajcie ich zwierzętami, bo zwierzęta nie mordują własnych dzieci. To jest nasz kraj. To jest nasz kraj, nasza ojczyzna, nasz dom. I żaden Niemiec, żaden Holender, Belg, Francuz nie będzie nam mówić, co mamy robić. Dlatego krzyczmy wszyscy. Krzyczmy wszyscy. To my! To my! Polacy! 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 To jest nasz dom! Pamiętajmy o tym! Czołem jak i Polsce! Czołem! Narodowa! Mężczyzna! Puch! Kolor! I mężczyzna! Yeah.
krzyczy, nie dla tej islamskiej dziczy. Cały Lublin głośno krzyczy, nie dla tej islamskiej dziczy. Repatrianta zamiast imigranta! 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 Nie lewacka, nie islamska, Europa chrześcijańska! Nie lewacka, nie islamska, Europa chrześcijańska! Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z uchodźcami! Wypierdalać z uchodźcami! Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z uchodźcami! Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z uchodźcami! Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z uchodźcami! Cała Polska! 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 Śpiewa z nami! Cały Lublin głośno krzyczy, nie dla tej islamskiej dziczy. Cały Lublin głośno krzyczy, nie dla tej islamskiej dziczy. Cały Lublin głośno krzyczy, nie dla tej islamskiej dziczy. Repatrianta zamiast imigranta! Repatrianta zamiast imigranta! Repatrianta zamiast imigranta! Repatriata zamiast imigranta! Repatriata zamiast imigranta! Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz serdecznie za przybycie na dzisiejszą manifestację. Ze swojej strony deklaruję, że w najbliższym czasie będziemy organizowali kolejną manifestację. Zajdzie się kij na islamski ryj! Zajdzie się kij na islamski ryj! Zajdzie się kij na islamski ryj! Zawsze na koniec proszę, odśpiewamy wspólnie hymn narodowy. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, nie żyjemy, wolę od nas się wzięła, swe ogni zapierdolę, a wzięło nas pierdolę. Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marszarz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączy się z narodem. Wisłę przejdzie Marę, będzie Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marszarz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Sobieski do Poznania poszedł im za morze, na ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słuchaj jedno, bo no nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz.
Polski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Brawo! Zamykam dzisiejsze zgromadzenie. Zapraszam na przyszłe manifestacje antyimigranckie, które na pewno będziemy organizowali również w Lublinie. Dzisiaj serdecznie dziękuję. Zamykam zgromadzenie. Zajdźmy się bezpiecznie do domu. Dziękuję.